WKK Wrocław. Kapitanem drużyny zachodniej grający z numerem 71 Jacek Borysan Wojciechowski. Numer 0 Mateusz Szydulski. 5 Jan Grabowski. 9 Marcel Szydula. 11 Sebastian Rykik. 12 Michał Karszy. 13 Wojciech Kornacki. 16 Rafał Rykik. 20 Adam Kolepszy. 21 Szymon Tylewicz. 23 Kamil Potoczny. 55 Michał Jurek i Tomasz Pawiak. Niestety kontuzje nie pozwalają im grać dzisiaj. Numer 0 Piotr Rychlewski. 1 Oskar Kędzioła. 12 Patryk Ewerciewicz. 19 Kamil Kuziejko. 21 Jakub Ryczyński. 28 Damian Jabłoński. 32 Piotr Gluj. 34 Rafał Biernacki. 45 Rafał Kolasiński. 91 Wojciech Miziołek. I numer 99 to Adam Kil. Trenerem drużyny PGS Gorunia jest Michał Rybicz. A teraz oczywiście przedmeczowy ceremonia. Czas na hymnę Polski. Panie i panowie, prosimy o powstanie Mazurek Dąbrowskiego. Dawajcie okrzyk. Jedziemy! O finał! WKK! Tak, proszę państwa, taki mieliśmy mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Polski U13 w Radomiu. Te drużyny teraz spotkały się w półfinale cebla Europejskiej Ligi Młodzieżowej U14. Kto wygra, ten będzie w finale grał z Ostrawą. Przegrana drużyna zagra z Omulce Republiki Czeskiej. Także pozdrawiam, oglądajcie nas na YouTube. Cebla będzie się działo. Został Adam Grodziński, jeśli chodzi o drużynę PGS Gorunia.